Ach, otwieram oczy, patrzę w niebo i zastanawiam się, jaka była ta moja Liga Mistrzów i to, co przychodzi mi do głowy, to rok 96. Piękne toalety, wspaniale ubrane panie, wszystko przygotowane na wystawną kolację w Kopenhadze i widzę na moich oczach eliminujący Brøndby, wchodzący do Ligi Mistrzów. Andrzej Grajewski, trzymający się za serce po meczu, siedzący na murawie. Ale żeby nie było tak patetycznie, to była jeszcze śmieszna wtedy ta moja Liga Mistrzów z Widzewem, bo oto przyjechała Borussia Dortmund, z którą Widzew toczył zacięte boje, która potem wygrała Ligę Mistrzów i po meczu rozmawiam z Jürgen Heinrichem, takim obrońcą, pomocnikiem Borussii. On mówi, no tak, tutaj się wszystko buduje, ślady moich stóp zostają w tym asfalcie, bo stadion Widzewa był wtedy właściwie w budowie, ten beton był wręcz taki miękki, zostawały tam ślady stóp. Zrobiłem ten wywiad, napisałem potem do krakowskiego Tempa, no i traf chciał, że skoro jesteśmy w temacie moja Liga Mistrzów, w eliminacjach parę lat później Ligi Mistrzów Widzew gra z Fiorentiną. I co? Przyjeżdża z Fiorentiną ten sam Jörg Heinrich. I podchodzę do niego po meczu, proszę o rozmowę, on mówi, a wie pan co, poprzednio też ktoś z Polski ze mną rozmawiał, jak tutaj byłem i tak widzę, że ten stadion Widzewa to ciągle jest w budowie i nawet kolegom pokazywałem, że gdzieś tutaj chyba są ślady moich stóp, bo wtedy się w tym betonie lekko podtapiałem. No, to byłem ja, a ślady stóp Heinricha rzeczywiście zostały. Nie mówiłem mu, że po prostu nic się nie zmieniło przez te kilka lat. Jak budowa została wtedy zakończona, to tak stanęła i że tak to po prostu zostało. Teraz dopiero te ślady stóp Heinricha zniknęły z Widzewa, bo powstaje tam nowy stadion. I taka była ta moja Liga Mistrzów.